Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. To będą pierwsze przymiarki do projekciku. Jak widzicie, silnik już załatwiłem. Na początku będzie trzeba będzie pociąć, pospawać to ramo i dopiero decydować co i jak. Wiem, jak coś możecie troszeczkę narzekać na ten burdel tutaj w tym pomieszczeniu, ale jestem w trakcie remontu. Chociaż długo to schodzi, bo nie znajduję czasu na wszystko, więc no jest problem. Ale w międzyczasie z odcineczka na odcineczek będzie tutaj coraz czyściej i coraz lepiej. To będzie zdemontować gaźnik, zdemontować bak, żeby czasem się tu mi nic nie zapaliło. Co następne? Trzeba będzie zdemontować tą elektrykę z tego skuterka. Wszystko te kabelki, nie kabeleczki, kabelutki. Wszystko trzeba będzie wziąć, odkręcić i wyrzucić na przód motoru. Jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, będzie cięcie w tym miejscu, żeby zostało mi oryginalne mocowanie na silnik. Oryginalne mocowanie na silnik i ta cała tutaj poduszka, czy jak to się tam nazywa, ta gumowa, żeby to też zostało. I tyle, no. I będę myślał, czy nie czasem wykorzystam tą część rama, co odetnę, żeby połączyć półkę przednią motorku, skuterka, półkę przednią z tym ramem, z tą ramą. Cóż, podnóżek, będę musiał użyć podnóżki do tego skutera ze względu takiego, że no nie będzie tutaj tego miejsca, gdzie nogi trzymać na środku, więc prawdopodobnie wykorzystam te podnóżki, co są dla pasażera. Je się po prostu odetnie i przespawa gdzieś niżej, żeby było wygodnie, można było nogi trzymać przy tym, na tym skuterku, więc one będą niżej przespawane gdzieś. Silnik na bok, no i jedziemy z tematem, szkoda czasu. Będzie trzeba to troszeczkę porozkręcać. Instalacja ściągnięta, gaźnik ściągnięty, bak ściągnięty. Uwaga, słuchajcie mi uważnie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie, no ale pierw przedstawię Wam mój pomysł. Patrzcie. Utnę to tu, to ramo. Utnę go tu. Utnę go tu. Oczywiście będę ciął tutaj gdzieś u góry, przy tym. Utnę. I spróbuję tutaj to na tym łączeniu, jak jest ta rurka ta. Spróbuję to tutaj tak ładnie rozciąć, żeby te dwie łapki z dwóch stron, co oblatają tę rurę, zostały uwolnione. Mianowicie dlatego, że spróbuję to potem przyspawać do tego, do kolumny kierowniczej. Mianowicie ten element obrócę go o 180 stopni na odwrót. Przyspawam tutaj, cyk, bo ciężko jest mi pokazać to na tej kamerze, ale przyspawam ten element tutaj odwrotnie, tak, będzie oplatał tą rurkę, oczywiście to będzie odpowiednio skrócone, żeby było bliżej to koło. I na tym elemencie, patrzcie co zamontuję, na tym elemencie zamontuję bak, tylko odwrotnie. O. Widzicie? Tylko jak ten element będzie 180 stopni, to teoretycznie te uszy i to wszystko powinno być odpowiednio. I wtedy ten bak będzie na takiej wysokości. O, będzie to wyglądało jak jakiś motorek. I najniższy punkt i to wszystko baku będzie w sam raz, bo to będzie pochylone tak. O tak. I powinno to, mi się wydaje, jakoś to wyglądać. Jak to będzie pochylone i to wszystko, więc bak będzie tak wyglądał jak na równi. No i no nie wiem, zobaczymy, no. Na razie jest plan bardzo dobry. A co z tego wyjdzie? To zaraz zobaczymy. Akurat to tak będzie, bo z tej strony będzie ramo całe takie szerokie, a potem będzie się zwężać do kolumny. I tak samo ten bak, jak zauważyłem, on jest taki bardziej do trójkąta i też będzie on tak się zwężał
do środka. Ojej, ale ja mam głupie pomysły. Ja pierdzielę, jak czasami siądzie człowiek i na spokojnie potem montuje te filmiki i patrzy, co ja to wymyślam, to normalnie sam z siebie się śmieje. Dobra, ja się biorę do pracy, już jest troszeczkę tego filmiku minęło. Przynajmniej jak montowałem. Zaczniemy tu obcinać te wszystkie mocowania. Tutaj tak zyk, zyk, zyk. To wystające dziadostwo też wyleci stąd. Zyk. Ten tył na razie tak samo obetnę. Tak samo tu obetnę. I ewentualnie połączymy to tutaj tak jak jest. Tak jak jest, po prostu dotknę tu jakiś element i połączę to w tym miejscu. Mam nadzieję, że się z tym wyrobię na czas. Na czas się z tym wyrobię. Jakbym podłączył do prądu, lepiej by ta maszyna działała. Wiemy. Jak widzieliście, bez powodu zmiana kamerki nie była. Te uchwyty poodcinane. Oczywiście, jak mówiłem, będzie tutaj dospawane, bo teraz to wszystko jest niestabilne troszeczkę. Dobra, czyli pierwszy etap jest za nami. Ucięliśmy to. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Nie zrobiłem jakiegoś błędu. Cóż no. Muszę teraz tutaj poogołocić tutaj troszeczkę jeszcze ten element i zaraz zaczniemy tutaj to rozrzynać jakoś. Thank you.
Ojej. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. Teraz nagrywam lepszą kamerką, bo na GoPro strasznie to tak troszeczkę ciemnawo widać w tym pomieszczeniu. Ale się temu nie dziwię. Cóż. Kółeczko mi się wydaje, że jest odpowiednio skrócone. Oczywiście ramo jeszcze deczko będzie podniesione do góry. Żeby nie było tutaj na ograniczniku, to jest tylko tak ułożone. Będzie akurat w tym wycięciu tutaj przyspawane. Albo deczko wyżej, jeszcze zobaczę. Ewentualnie dźwignę troszeczkę jeszcze. Minimalnie dźwignę to do góry. Albo ewentualnie podniosę tutaj 2 cm i przedłużę troszeczkę stopki pod spodem. Bag oczywiście będzie leżał tutaj prawie, że. Podniosę go. Bag zostanie podniesiony. Powiem wam, że no mi się zaczyna to powoli podobać. Z siedzeniem będę musiał jeszcze coś wymyślić, żeby je tak fajnie wpasować. Nie mam coś a la typu jak właśnie, by było siedzenie coś podobnego jak jest przy Romecie ogarku. Coś takiego węższego albo przy motoryńce. Wyglądałoby to trochę lepiej, bo to takie jest troszeczkę rozpłaszczone. To zobaczycie jak w ścigaczach. Takie trochę rozpłaszczone, za szerokie trochę pod dupą. Siedzenie jeszcze to przemyślę. Może jakieś inne siedzenie ogarnę. Takie węższe, żeby to ładniej tak wyglądało. Albo zwężę to siedzenie. Ojej. Ale to będzie zarobisty sprzęt. Kurde, nie wiem czy tą kierownicę trzeba będzie obniżać. Ale pedały. Stopki na pewno będę musiał przespawać je tutaj na początek ramy. Stąd będą przyspawane tutaj na początek ramy albo pod spodem. Ale gdzieś tutaj przyspawam na pewno, w tym miejscu. Ale wam powiem, kurczę, taki pojazd będzie naprawdę zarąbisty. Jeszcze tutaj trzeba będzie światła zrobić z przodu, jakiś LED wpadnie. Jeszcze trzeba będzie tu oczywiście wspawać parę wzmocnień. To trzeba będzie wyciąć oczywiście tutaj, żeby bag mi tutaj weszł do środka, to pójdzie do wycięcia. Tutaj oczywiście będą wspawane wzmocnienia. Jak ogólnie to przyspawam tutaj do główki ramy, ten element do główki ramy, to oczywiście będę musiał to odpowiednio jeszcze tutaj z przodu jakieś dorobić wzmocnienia, żeby na pewno tutaj to wszystko się działo, bo to będą bardzo duże przeciążenia na tym. Jak to mi się uda uspawać, to zobaczymy jak to będzie. Ewentualnie potem będą malunki, nie malunki rama, no to oddam wam wolną rękę, będziecie decydować wtedy dopiero. Będziecie decydować na jaki kolor to wymalować. No, instalację przerobię najprościej jak się da. Standardowo, żeby nie było żadnych problemów z instalacji i takiej kupki kabli. Raczej będzie on palony na rozrusznik, więc jeszcze muszę przemyśleć gdzie tutaj tak fajnie wpasować akumulator. Akumulator będzie wpasować, żeby to tak w miarę estetycznie wszystko wyglądało. No i taki będzie projekcik, który będziecie mogli sobie sami tak samo sobie umaścić. Oczywiście tu jeszcze będę musiał to wszystko wyprowadzić, bo to na razie jest tylko tak przyłożone. Zanim zaspawam na stałe, żeby to w miarę przynajmniej prosto wszystko było w linii. Nie, że będziemy jechać potem po skosie. Już jest, tak można powiedzieć, że w linii wszystko. Na oko ustawione w linię, no ale to jeszcze ewentualnie pomierzę jakimiś profilami albo coś. Zrobię takie profilami, po przykładami pomierzę, żeby było przednie tylne koło idealnie prosto i całe ramo w linii prostej.
jak widzicie, ramo już jest pospalane. Wasieniki już tam stoją. Moje fatalne spawy. Dobrze. O, łaba strasz. Moje super spawy. Trzeba będzie to wszystko poprawić jeszcze, bo to nic z tego nie będzie. Tutaj jest najgorzej, bo mi troszeczkę rurki brakło, musiałem nadspawać, podłożyć blaszki, kawałek nadspawać, ale ja to poprawiam wszystko. No ale robiłem z tego co mam. A to jest po co? To jest po to, żeby siedzenie na tym siadło, więc tyle. Zaraz mi pokażę przy siedzeniu. Przy siedzeniu te gumki siadają właśnie na tamtym dziadostwie. No dobra, cóż, zakładam kamerkę na statyw, no i skręcamy sprzęta, nie? Kolejny dzień. Idę pod parasolką. Żeby kamerka się nie zamoczyła. Patrzcie, co to jest. Ola Boga. Co on to stworzył? Na razie, no jak widzicie, jest to wszystko tak szkaradnie poupychana ta instalacja tutaj elektryczna. Pod spodem to samo. Jest to wszystko szkaradnie zrobione. Filtr powietrza niestety odpada. No nie, bo to wszystko zrobione na szybkości było, żeby tylko i wyłącznie się dzisiaj przejechać. No ale dzisiaj cały dzień pada, dosłownie cały dzień, od samego świętego rada. Na pogodzie patrzyłem, miało nie padać, a tu się okazuje, że pada. Jazda testowa już wczoraj była, przejechałem się tym, no niestety gaźnik mam przytkany i jak pojedziesz chwilę na wyższych obrotach przerywał strasznie. Ale powiem wam, że potencjał w tym czymś jest. Jakiś w tym potencjał jest. Powiem wam, że nawet fajnie się jeździ, tylko zły kąt główki ramy zrobiłem. Mianowicie jest troszeczkę za duży i po prostu przy większym skręcie po prostu jest ciężej wyprostować, czyli bez trzymania się nie będzie dało jechać raczej, ale powiem wam, że nie jedzie prosto, nie, że coś tam jakieś ściąga albo coś przy hamowaniu kierownicą na boki, no i jest parę niedociągnięć niestety, no nie ukrywajmy, po pierwsze za krótkie są podnóżki, z tego co zauważyłem. Mianowicie tak, że jak dam na podnóżki motorek, on stoi, tylne koło dalej jest na ziemi i po prostu jak odpali się, no to potrafi, na razie nie stało mi się tak, ale może być w przyszłości, że normalnie będzie mógł spać z podnóżek od samego tego, że na przykład, że będą za wysokie obroty i po prostu motorek może spać z podnóżki i pojechać. Ewentualnie dorobię jakąś stopkę boczną albo coś dodatkową. Albo po prostu przedłużę te, bo i tak to nic nie da. Muszę dołożyć oczywiście rozrusznik elektryczny, czyli gdzieś akumulator to tak fajnie wkomponować. Ale to akumulator jak sobie przywiozę, założę gdzieś i instalacja jest do przerobienia. Ale to na razie w ogóle chciałbym się tym sobie pojeździć, żeby sprawdzić jakie inne są wady. Następna wada, jaka to jest, mianowicie jest to, że niestety do tego silnika nie pasuje drugi amortyzator i... A czekaj, bo za wcześnie pokazuję, zaraz zobaczycie coś ciekawego co zrobiłem. Ojeju, dobra, no ważne. Nie pasuje, bo muszę przedłużyć. Ten silnik jest o troszeczkę dłuższy, chyba 3 cm dłuższy, 3 albo 4 cm, no 3 około centymetry jest dłuższy ten silnik w porównaniu do tamtego. No i nie pasuje całkowicie łapa od amortyzatora na drugą stronę. Będę musiał to przerobić. Dla mnie to nie jest problem, tylko że no, trzeba przerabiać to wszystko oczywiście. Starałem się jak najwięcej tutaj wyciąć elementów, a jak tak samo zastosować, żeby tutaj jak najmniej złomu dokładać, po prostu żeby złożyć ten motorek ze starych części. Mianowicie siedzenie jest na zawiasie. Udało mi się wkomponować taki zawias do tego.
Z tyłu tylko muszę jeszcze dorobić mocowanie, ale to było wszystko naprawdę na szybkości i na razie jest co jak co, trytka. Na razie trytka jest. Będziemy powolutku przy tym motorku, nie wiem jak to jeszcze nazwać, tam dawaliście mi propozycje różne, jakby można było nazwać tego sprzęta. Pomyślimy jeszcze, zobaczymy. Możecie ewentualnie, bo nie wszyscy na karcie społeczności mi wypisują, więc możecie dać swoje propozycje, jakby nazwać tego sprzęta pod tym filmem. Zobaczymy, wybierzemy coś fajnego ewentualnie, możecie łapkować tam, które się będzie wam najbardziej podobać, wybierzemy jedno z tych waszych propozycji. Oczywiście spawy wszystkie będą do poprawienia, tutaj się na pewno nic nie rozleci, bo to jest pospawane aż nadto dobrze, więc spawy na pewno nie puszczą, ale dla pewności jeszcze to wyczyszczę, żeby to ładnie wyglądało, jak zamaluję profesjonalnie, żeby to tak, no profesjonalnie nigdy nie będzie wyglądać, ale żeby wyglądało to tak bardziej estetycznie, jakbym tu kiedyś puścił, opchnął tego sprzęta komuś. No mi się wydaje, że to cofniemy się trochę do tyłu, żeby to chwyciło tak w miarę w całości. No. Mi się wydaje, że to tak strasznie dziadowsko nie wygląda. Mi się wydaje, że nawet wygląda troszeczkę lepiej niż mi się wydawało. Chociaż to nie ukrywam, że to nie jest skończone. To jest dopiero prototyp. Jak go skończę, to będzie to o wiele lepiej wyglądało. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Z tyłu oczywiście, tak jak mówiłem, dorobię tutaj tak jak mówiłem wam, tak zrobię. Dorobię tą rurkę do stuntu. Stelaż, jak tam jedna osoba mi pisała. To się nazywa. Dorobię ten stelaż. Będę musiał kopka zrobić, bo niestety termosze. Nie ukrywajmy, troszeczkę przeskakują zęby, coś tam jest nie tak. Nie ściągałem jeszcze tego, więc nie wiem co tam jest pod spodem. Cóż, stacyjka raczej wleci w innym miejscu, zamontuję ją. Blokada kierownicy mi przy tym nie jest potrzebna. Chyba, że zostawię, nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić dobrze. Może będzie stacyjka, może nie. I patrzcie jaki mam przy tym wydech, bo niestety tamten wydech był pęknięty, nie pasowały mocowania ani nic, więc musiałem na szybkości jakiś wydech wymyślić. Ej, nie zbiczujcie mnie za to, ale będzie śmiech. Uwaga, pokazuję. Wydech. Od czego ten wydech jest? No, możecie pisać w komentarzu. Od czego ten wydech jest przy tym sprzęcie? Chociaż no dziadowsko nie wkomponował. Czemu wybrałem akurat ten wydech? Miałem spawać, robić swój. Po pierwsze za długo by mi to zeszło, a po drugie szukałem jakiegoś na szybkości jakiegoś lekkiego wydechu. No i znalazłem tego. No i on tutaj niestety zostanie wpasowany. No, tyle. Jazda próbna. Jazda na filmiku, postaram się jak najszybciej ją wam tutaj zrobić. Kiedy? Może w tygodniu, jak będzie jasno po pracy, no to uda mi się coś nagrać. Oczywiście gaźnik muszę wcześniej wyczyścić. Nagram dla was. No i tyle no. No miało być to dzisiaj i wmontowane w tym filmiku, co teraz właśnie oglądacie. Jazda, ale no niestety nie wyszło. Nie wyszło z racji tego, że pada, kurde, to mnie zaskoczyło. A filtr mam zbytnio nieszczelny, silnik jest jak nowy prawie. Kompresja jest masakryczna i nie chciałbym to zatrzeć od razu, tak wam powiem szczerze. Jak będę miał to zacierać, to najlepiej, żeby to pojeździć chwileczkę i potestować. I zrobić już do końca do ramu, a jak się wtedy zatrzę, to żaden problem sobie zrobię. A tak do testów, żeby to przynajmniej jeździło przez jakiś czas. Dobra, no tuningi, no jak mówiłem, będziemy robić w przyszłości. A jeszcze jednej wadzie nie powiedziałem wam na tym odcineczku, mianowicie stopki. Muszę jakoś sprężynę tutaj zamontować, bo one mi się składają same od jazdy. Od jazdy same mi się składają, muszę jakoś sprężynkę zastosować, żeby się prostowały. To jest po to zrobione, żeby się wywalił, żeby się one złożyły, nie? Ale one mi się składają od drgania, jak na przykład nogę nie trzymam. Troszeczkę kitowo. Ale to jeszcze jakoś zrobimy. Dobra, ja się z wami żegnam.
Oczywiście pod parasoleczko. Żegnam się z wami. Widzimy się w najbliższym odcinku. Standardowo, podobało się wam, łapeczka w górę. No nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się dawać tych łapeczek. Chętnie przygarnę jak najwięcej pod tym filmem. No dajecie mi motywację, no. No nie ukrywam, no wtedy latam, kurde, i wszystko robię, a tak to jak nie chce nikt tego oglądać, no to po co się mam z tym wszystkim spieszyć, wiecie o co chodzi. Więc komentarz dla statystyk, łapeczka pod filmem musi być. O, zaraz bardziej zaczyna lać. Zobaczymy, czy mój stunt skuter będzie lepszy od Jelenia Ridera. Jelenie Riders. Zobaczymy, kto lepszego stunt skutera zrobi. On miał Chinę, dwusuwa, ja będę miał Chinę, czterosuwa. Podobno dwusuwy były lepsze do stuntowania. Zobaczymy, no, jak zrobię mojego czterosuwa. To będzie chyba pit bike skuter jakiś, nie? U mnie na kanale same pit bike'i, do skutera też trzeba było na pit bike'a przerobić, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Dobra, ja się z wami żegnam, bo zaczyna coraz bardziej lać, a jeszcze mam sporo do roboty, mimo że niedziela. Ale ja uciekam, więc do następnego. Muszę jeszcze zmontować ten filmik dla was, no. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! 3, 2, 1, go!